mamy daną jednostkę długości oraz odcinek długości D. Czy jesteśmy w stanie wyznaczyć geometrycznie odcinek długości pierwiastek z D? Czy kojarzymy jakieś zagadnienie geometryczne, w którym pojawia się pierwiastek? Naturalnie na myśl przychodzi od razu twierdzenie Pitagorasa, czyli a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, zatem c równa się pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat, czyli pojawił się pierwiastek. Zatem być może pomocnym okaże się skonstruowanie trójkąta prostokątnego. Poprowadźmy zatem prostą prostopadłą do odcinka D przez jego koniec. Mamy jeszcze do dyspozycji odcinek jednostkowy, zatem dorysujmy go do odcinka D po drugiej stronie prostopadłej. Możemy teraz konstruować takie trójkąty prostokątne lub takie trójkąty prostokątne. Czy znamy jakiś geometryczny sposób na konstruowanie trójkątów prostokątnych bez użycia ekierki? Weźmy dowolny odcinek. Narysujmy okrąg, dla którego odcinek ten jest średnicą. Wtedy każdy z powstałych w ten sposób trójkątów musi być prostokątny, a jego przeciwprostokątna jest średnicą tego okręgu. Narysujmy zatem okrąg oparty na odcinku D i odcinku jednostkowym jako na średnicy. Widzimy na rysunku trzy trójkąty prostokątne. Przeciwprostokątna największego z nich jest średnicą okręgu. Dwa mniejsze trójkąty mają jedną wspólną przyprostokątną, jest nią wysokość największego trójkąta oraz dwie pozostałe przyprostokątne. Jedną długości 1 i drugą długości D. Zauważmy teraz, że każdy z tych mniejszych trójkątów jest podobny do największego, ponieważ ma z nim wspólny któryś z kątów ostrych. Jeden z nich zaznaczmy pojedynczym ołówkiem, drugi podwójnym oraz drugi taki sam kąt. Naturalnie jest nim kąt prosty, ponieważ wszystkie te trójkąty są prostokątne. Zatem możemy teraz skorzystać z podobieństwa trójkątów, ponieważ jeżeli te dwa mniejsze trójkąty są podobne do największego, muszą być także podobne do siebie nawzajem. Zatem możemy powiedzieć, że 1 do H ma się tak jak H do D. Pomnóżmy teraz te proporcje obustronnie przez H i przez D. Otrzymamy D równa się H kwadrat, czyli H równa się pierwiastek z D. Zatem okazało się, że szukaną przez nas długością pierwiastek z D jest wysokość największego z tych trzech trójkątów. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.